Dziękuję serdecznie za to zaproszenie. No ja nie wiem, co teraz powiedzieć, dlatego że jak było przed 2 miesiącami w tej sali, trochę pamiętam, to jest wszystko uzależnione od tej aury, proszę Państwa, która się stwarza, od tematu, który zaistnieje. Jacek zostawił mi wolną rękę. De facto pierwszy impuls był taki, ażeby mówić o muzyce, o swoich pasjach kolekcjonerskich, o kolekcji płyt winylowych. Po czym pomyślałem, że to, co jest człowiekowi rzeczywiście najbliższe, wcale nie jest mu, znaczy wcale nie jest łatwo o tym mówić, o tym, co się kocha najbardziej. Bo miłość i znawstwo niekoniecznie muszą w pełni iść w parze, a czasem znawstwo jest w stanie zabić tę miłość. Więc zdecydowałem, że jednak będę mówił o literaturze, ale wybrałem taki temat globalny, temat, który mógłby być tematem inauguracyjnym w każdej sytuacji, kiedy się mówi o literaturze. Jest kilka takich tematów dyżurnych, jak gdyby w mojej świadomości, które wykorzystuję, kiedy mam powiedzieć coś na początek o literackich przygodach, jakie mnie przez te wszystkie lata spotkały. No bo oczywiście pracując w szkole, czytając wiele tekstów literackich, no, wyciąga się jakieś wnioski, dochodzi się do jakichś konstatacji. I ja chciałem Państwu pokazać w pigułce historię literatury, jak ona wyglądała kiedyś, jak wygląda teraz. To znaczy, co się w tej literaturze zmieniło na przestrzeni dziejów. Jakie były tendencje przed wiekami, a jakie tendencje występują obecnie? Oczywiście z moimi tezami można się nie zgadzać. Z moim odczytaniem świata literackiego również. Ja doszedłem do takiego przekonania, że wszystko zmieniło się w literaturze gdzieś w XIX wieku. Do XIX wieku, proszę Państwa, począwszy od starożytności, literatura szła swoim odpowiednim nurtem i można by żałować, że ten nurt nie pozostał w mocy. Tym nurtem, proszę Państwa, była nadzieja. Otóż nadzieja jako wartość literacka, ponadczasowa i absolutnie niezbywalna. Jeśli ktoś tworzył literaturę, to nie ku rozrywce, lecz po to, ażeby pozostawić po sobie wartości, takie, które życie budują, podnoszą jego jakość i sprawiają, że literatura spełnia jakby walory terapeutyczne, tworzy ostoję, fundament, pokazuje drogę. Od czasów, no nie wiem, starożytnych, od czasów Homera, od czasów Horacego, ta droga, proszę Państwa, była wręcz, chciałoby się powiedzieć, jednolita. Nawet jeśli pojawiały się momenty w dziejach twórcy przełomowe, dramatyczne, ostatecznie złe, to i tak twórcy pozostawiali nadzieję. I tak, proszę Państwa, zacznę od Horacego, acz nie będzie to zupełnie tak chronologicznie. Niemniej tę tezę poprę na początek tekstem do Leukonoe. Nie dociekaj, nie nasza to rzecz, Leukonoe, kiedy umrzeć mam ja, kiedy ty. Nie odsłaniaj babilońskich arkanów. Co ma być, niech będzie. Czy wiele zim przed nami, czy właśnie ostatnia pędzi morze tyreńskie
na oporne skały. Rozważnie klaruj wino, nadzieję odmierzaj na godziny, a czas biegnie zazdrosny o słowa i weseląc się dziś, nie dowierzaj przyszłości. Ogromnie lubię ten tekst, dlatego że on, proszę Państwa, niewątpliwie, jak gdyby punkt wyjścia tego tekstu jest wyrastający ze zwątpienia. Przychodzi Leukonoe, dziewczyna do towarzystwa Horacego, znacznie odeń młodsza, i zadaje mu pytanie. To pytanie mam gdzieś w świadomości, co z nami będzie? Ty jesteś stary, a ja jestem młoda. I w tym momencie on by mógł powiedzieć, no tak, niestety, już wkrótce umrę, a ty, młoda, musisz jakoś w tym życiu trwać i radzić sobie. Nie. On tu buduje, proszę Państwa, jakość optymistyczną. Coś, co stanowi genialną odpowiedź, że o jutro tak naprawdę nie ma co pytać i nie ma co dowierzać przyszłości. Liczy się tylko i wyłącznie czas teraźniejszy i to nasze dzisiaj. Ta odpowiedź jest piękna, optymistyczna, proszę Państwa, i niezwykle racjonalna. Rzecz jasna, tego typu tekstów znajdziemy, proszę Państwa, u Horacego całe mnóstwo. W tekście Dodeliusz opowiada: opanowany w godzinie klęski i obcy szałom radości, takim pamiętaj być zawsze, na zgon skazany Deliuszu. No oczywiście wszyscy wiemy, jaka filozofia towarzyszy temu tekstowi. Tak jak w tamtym, przede wszystkim epikureizm, tak tutaj stoicyzm, które to filozofie, proszę Państwa, zdecydowanie wnosiły wartości optymistyczne, nadzieje do życia tych, którzy z tymi tekstami się stykali. To były dobre lekarstwa. Opanowany w godzinie klęski i obcy szałom radości. Takim pamiętaj być zawsze. Etyka boskich nakazów jest w tym czasie, proszę Państwa, również jakąś wartością nadzwyczajną, które towarzyszyć nam będą aż do XIX wieku w literaturze. By wspomnieć chociażby fragment z Sofoklesa jeszcze, odwołując się do Antyku: nad szczęścia błysk, co złudą mar, najwyższy skarb, rozumu dar. A wyzwie się niechybny sąd, kto Bogu lży i wali rząd. I ześlą oni swą zemstę i kary na pychę słowa w człowieku. I w klęsk odmęcie rozumu i miary w późnym nauczą go wieku. Tu, proszę Państwa, pojawia się takie sformułowanie: pycha słowa w człowieku. A no właśnie, tej pychy słowa, zdaje się, nie dostrzegamy gdzieś tam u początków literatury albo u klasyków antycznych. Ta pycha słowa, proszę Państwa, ona się pojawi dopiero w wieku XIX. Ja do tego dojdę, ale na razie tkwimy w kategoriach wartości pozytywnych, w kategoriach nadziei. Wreszcie, proszę Państwa, warto przywołać na pamięć taki moment Odysei, kiedy Odyseusz, sterany już okrutnie, straciwszy wszystko, całą swoją załogę, statki i majątek, który wiózł z wyprawy, zostaje właściwie sam na morzu, na tratwie i krzyczy w bezradności swojej do bogów, do Posejdona: dlaczego mi to robisz? Bo on już tego nie jest w stanie pojąć. Dlaczego mi to robisz? Na co
Posejdon wyłania się z morza i powiada: chcę, żebyś zrozumiał. Co mam zrozumieć? Pyta Odyseusz. Wtedy Posejdon wypowiada najważniejsze chyba dla tego dzieła słowa. Chcę, żebyś zrozumiał, że człowiek bez bogów jest niczym. I tu w tym momencie, proszę Państwa, znowu rodzi się kategoria wartości, która zdecydowanie buduje nadzieję, prawda? Odyseusz tak naprawdę zapomniał się w ferworze swojego życia i budował swoje życie na wartościach, które wydawały mu się trwałe, a wynikające z jego młodzieńczości, z jego siły, przebiegłości i rozumu. Ale te wartości de facto go zawiodły. Oczywiście jego błąd podstawowy polegał na tym, że po opuszczeniu Troi nie złożył należytej bogom ofiary. Potem rzecz jasna miał jeszcze z innych powodów na pieńku z Posejdonem, ale jemu się wydawało, że zwycięstwo jest jakby, zwycięstwo pod Troją jest jego zasługą. Gdyby nie bogowie, rzecz jasna, to zwycięstwo pod Troją nie przypadłoby Achajom, tylko być może tej drugiej stronie. W każdym bądź razie zapomniał się, tak jak to często człowiekowi bywa, że się zapomina. Wydaje mu się, że talenta, które posiada, pochodzą od niego i że tak naprawdę to on jest za nie odpowiedzialny. Zapominając, nie wiem, o swoich przodkach, o genach, proszę Państwa, zapominając właśnie o tym spadkobierstwie, które się dostaje niejako w prezencie. Od kogo? Człowiek wierzący powie: od bogów. Wreszcie, proszę Państwa, w literaturze i kulturze średniowiecznej, która wydaje nam się tak mroczna, traktująca najczęściej o śmierci, o marności ludzkiego ciała, dostrzec można wyższą naturę tej kultury, czy to malarskiej, czy to architektonicznej, czy też kulturę, jeśli idzie o kulturę słowa. Nie chodzi o straszenie tutaj, dla samego straszenia, jak się czasem wydaje w odniesieniu do kultury średniowiecza. Nie chodzi o takie straszenie jak we współczesnych horrorach, a o najwyższy nakaz nawrócenia się z grzechu ku świętości, a co za tym idzie? O zbawienie. Nie ma środków, które są złe, jeśli w zamierzeniu twórcy było nawrócenie grzesznika. Zatem i straszenie go piekielnym ogniem nie wydaje się zbyt brutalne, bo nie o straszenie samo w sobie chodziło. Ognie piekielne i wszelakie tortury na obrazach sądów ostatecznych miały budzić grozę, ale miała to być groza dydaktyczna, mówiąca wielkim głosem: jeśli się nie nawrócisz, czeka cię to, co cię czeka, a co widzisz tu, jak na dłoni. Słowo i obraz były jedynymi środkami masowego przekazu, podobnie jak i dzisiaj, choć wydawać się to może niedaktem porównywanie dzisiejszej multimedialności ze średniowiecznymi sposobami komunikowania się. Uważam jednak, że wszystko w tej mierze pozostało po staremu, jedynie zasięg oddziaływań zmienił się diametralnie. A zatem średniowieczne słowo, średniowieczny obraz działały najpewniej na prawach dzisiejszego dokumentu. Bo skoro malowano lub skoro napisano, to widać tak jest w rzeczywistości. I tu się, proszę Państwa, odniosę na moment do tryptyku rzymskiego Jana Pawła II, który traktuje dzieło Michała Anioła z Kaplicy Sykstyńskiej nie jako artystyczny wyraz natchnienia, pomysłu,
tylko jako rzeczywistość sakralną, która ma w przyszłości jakieś zaistnieć. To nie jest, proszę Państwa, w ujęciu tego dzieła pomysł, tylko to jest forma udokumentowania czegoś, co zaistnieje. Sąd ostateczny jako dokument rzeczywistości, która dopiero przyjdzie. Odwołuję się do tryptyku rzymskiego z tej przyczyny, że no, tekst wydaje mi się niezwykle bardzo autorytatywny, no i ja go szczególnie cenię, gdy idzie o współczesną polską poezję. A zatem wracamy do średniowiecza. Słowo i obraz działały najpewniej na prawach dzisiejszego dokumentu. Piekło z obrazów Memlinga, van der Weydena, proszę Państwa, czy też Hieronima Boscha nosiło znamiona jedynej, ostatecznej i nieodwołalnej prawdy. Któż mógł wątpić? No, jedynie heretyk, a takiego czekało piekło już za życia. Żeby nie było najmniejszych wątpliwości, dewaluacja słowa i obrazu nadeszła wraz z jego nadmiarem. Przestano im wierzyć, kiedy odkryto, że mogą mówić nieprawdę. Kiedy sztuka stała się tylko sztuką bez obowiązku mówienia prawdy o świecie, a stało się to gdzieś w XIX wieku, a zatem stosunkowo niedawno, wartość sztuki zaczęła się dewaluować, w sensie przekazicielki prawdy o świecie. W sztuce zaczęto poszukiwać li tylko wartości estetycznych, przestano od niej wymagać prawdy. To tak przy okazji, proszę Państwa, tego rozważania, bo ja chciałem właściwie przebiec przez epoki. W średniowiecze, proszę Państwa, przede wszystkim w europejskiej literaturze słynie dziełami Dantego i Petrarki. To oczywiście już późne średniowiecze, no ale klasyfikujemy to do tej epoki. Finał Boskiej Komedii, proszę Państwa, która przecież do optymistycznych nie należy, szczególnie Piekło, Czyściec, ale finał Boskiej Komedii, proszę Państwa, wyraża się słowami: miłość, co wprawia w ruch słońce i gwiazdy. Dante najpewniej tego dzieła nie skończył, w związku z tym ono się tak urywa jakby bez epilogu, proszę Państwa, ale pomimo tego, że nie skończył, zdaje się jednak mieć zakończenie, bo to zdanie uchodzi w moim przekonaniu za jedno z najważniejszych w całej europejskiej literaturze. Oczywiście chodzi o miłość Boga do wszelkiego stworzenia, a ta wprawiła w ruch cały wszechświat. Jeżeli bowiem życiem człowieczym rządzi miłość, na różnych oczywiście rozpatrywana płaszczyznach, to na prawach analogii Bóg jest miłością i nią się powoduje od początku stworzenia, nią będzie się powodował aż po sam jej kres. Pamiętajmy, że początek Boskiej Komedii jest pesymistyczny. Dante jest zagubiony zarówno w sferze prywatnej, jak i duchowej. Stracił nie tylko miłość swojego życia, Beatrice, ale także jego wiara uległa zachwianiu. Wygnany z rodzinnej Florencji, poniósł klęskę na płaszczyźnie politycznej jako człowiek polityczny, społeczny, jako polityk, przyzwyczajony do sukcesów, a zatem krach na całej linii. Nie po to jednak Dante napisał Boską Komedię, by się żalić jedynie na swoich wrogów i powiedzieć, że życie jest bez sensu, jak to chętnie czyni literatura współczesna, ale po to, by ukazać zwycięstwo wartości nad słabościami, by dotrzeć do Boga i jego ostatecznej prawdy. Czy taka opcja wynikała z chęci przypodobania się komukolwiek, czy była flirtem z Panem Bogiem, czy wynikała z rynkowej konieczności zwieńczenia dzieła happy endem?
Raczej nie w tym rzecz, a w świadomości epoki, której Dante i jemu współcześni był nieodrodnym synem. Świat nie mógł zostać ukazany inaczej. Nie mógł zostać ukazany w sposób pesymistyczny, bo taka tendencja w ogóle nie wchodziła w rachunek świadomości. Więc nawet jeśli, jeszcze raz to podkreślam, sztuka średniowiecza wydaje nam się pesymistyczna, to jest, proszę Państwa, pozór. To jest nieumiejętność jej odczytywania. Nieumiejętność odczytywania jej ikonografii. I taka forma myślenia obowiązuje jeszcze przez całe stulecia. Podobnie Petrarka w sonetach do Laury. Bez przerwy labiedzi, proszę Państwa, od początku do końca pisze o utraconej miłości, ale ta wiedzie go ku światu eschatologicznemu. Nie ku przepaści zwątpienia. Nie ma tego złego, zdaje się mówić Petrarka, co by na dobre nie wyszło. Podobnie jak później Kochanowski w Trenach pokaże, jak przezwyciężać absurd śmierci, odnajdując w niej perspektywę zbawienia, nie tylko dla ukochanego dziecka, ale i dla samego siebie. Urszula, podobnie jak Laura, jest dla bohatera lirycznego przewodnikiem po meandrach życia. Zmarli uczą żywych, zamykając własne oczy, otwierają je żywym, ukazując ślepotę dotychczasowego widzenia. W finalnym sonecie, 365, Petrarka pisze tak. W tej resztce życia, w ostatniej potrzebie, bądź przy mnie, pomóż, uśpij serca bicie, bo nie mam innej nadziei prócz ciebie. To już nie są słowa skierowane do Laury, lecz do samego Boga. To On jest tutaj jego prawdziwą i ostateczną miłością. Miłość śmiertelna do kobiety okazała się czasem pozornie zmarnowanym, acz była, zdaje się, drogowskazem ku miłości ostatecznej, jak gdyby kładką wiodącą do tej miłości wyższej. Oczywiście, to była jak gdyby, proszę Państwa, nauka kochania, szkoła kochania, która wiedzie no, do wyższego poziomu miłości. Oto XIV-wieczne Ars Amandi dla wszystkich. W świecie Petrarki rządzi Bóg i to On jest drogowskazem dla zagubionych, no bo te nauki, które mu daje Laura, podobnie jak nauki daje Dantemu Beatrice. To są przecież w końcu nauki, które on sam z siebie wydobywa, które on sam z siebie wpisuje w tekst. Acz no są to pozorne dialogi z bohaterami tekstu. Niemniej od razu widać, ku czemu ta literatura wiedzie. Literatura renesansu, no Petrarka już jest tym pomostem dla kultury renesansu. Literatura renesansu, proszę Państwa, będąca w służbie wartości humanistycznych, nade wszystko optowała za optymizmem wynikającym z przekonania, że lada moment, lada chwila ludzkość osiągnie pełną wiedzę i znikną wszelkie tajemnice przed człowiekiem. Takie przekonanie renesansowych mistrzów nie tylko powodowało optymizm w sferze naukowej, ale także budowało optymizm w sferze duchowej. I co jest ciekawe, ten akt poznawania świata w dobie renesansu w całej Europie wcale nie kolidował z aktami poznawania wartości eschatologicznych, z aktami poznawania Boga. Renesans w polskiej literaturze no, najmocniej się wyraża w Trenach Kochanowskiego, dziele,
pozornie przygnębiającym, bo mówiącym o śmierci dziecka i tragedii wątpiącego o wartościach ojca. Rzeczywiście są momenty chwilowego zwątpienia, ale przecież to dzieło nie pozostaje takim do końca. Dokonuje się tutaj faktyczna przemiana, no to jest swoista fabuła, z tego by się dało nawet ułożyć jakiś film, proszę Państwa. Przemiana człowieka, któremu przyszło przejść przez piekło ludzkich doświadczeń. Ale konsekwencją tychże jest nie upadek i konkluzja, że życie jest diabła warte, lecz wręcz przeciwnie, że życie należy do miłosiernego Boga. Kochanowski nawet, a może przede wszystkim, w śmierci odnajduje prawdziwą wartość życia. Czyli odwraca, proszę Państwa, kota do góry ogonem. Przecież dla przypomnienia, tren 19, ostatni, sen, wprowadza nas za pośrednictwem matki do przestrzeni rajskiej, która zostaje nam opowiedziana, może bez szczegółów, ale za to poprzez jej pryncypia. Jak zresztą było opowiadać szczegóły. Przecież to kraina poza naszym fizykalnym doświadczeniem. Kochanowski jest pozornie bardzo naiwny w przekazie rajskości świata eschatologicznego. Robi wrażenie opowiadacza bajek na dobranoc. Ale czyż można inaczej opowiedzieć nieopowiadalne? Genialność Kochanowskiego polega między innymi na tym, że nie próbował niczego intelektualizować, lecz pozostawił tę swoją historię, zapisaną w trenie 19, w sferze dziecięcej opowieści. On sam jest jak dziecko, mimo że człowiek dorosły, ale poddaje się, można powiedzieć, dziecięcej opowieści, którą czyni mu matka. No, proszę Państwa, no ale to jest sprawa, którą wszyscy znamy. To jest tekst lekturowy. Chociaż być może rzadko postrzegamy treny jako dzieło optymistyczne. W rzeczy samej ono takim jest. Ale proszę Państwa, rzadziej spoglądamy na przykład w kategoriach optymistycznych, w kategoriach nadziei na dzieła Williama Szekspira, gdzie absurd pozornie zdaje się dominować. Ale tu wszystko u Szekspira ma swój sens. Sens podporządkowany prawu. Raczej ludzkiemu, niżeli boskiemu, no ale to zapewne z racji wprowadzonego przez królową Elżbietę zakazu wystawiania sztuk o treściach religijnych. W ogóle u Szekspira trudno znaleźć, proszę Państwa, jakiekolwiek odniesienia do wartości eschatologicznych. U Szekspira bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek odniesienia do tego, do nauki Kościoła. U Szekspira bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek treści, które by się odnosiły do spraw ostatecznych, boskich, dlatego, proszę Państwa, że nie wolno było o tym mówić ze sceny. O tych sprawach można było mówić jedynie z ambony. Ale to jednocześnie, proszę Państwa, podniosło wymiar humanistyczny dramatów Szekspira. Tam nawet, proszę Państwa, trudno znaleźć takie zawołanie: o mój Boże, ola Boga. Nie ma czegoś takiego. U Szekspira jest to niejako wymazane na wszelki wypadek. Oczywiście nie będę tutaj w tej chwili tłumaczył, dlaczego akurat taki nakaz Elżbieta zastosowała, bo to byłoby temat na zupełnie inne spotkanie. Ale wracając do Szekspira, proszę Państwa, te stosy trupów w dramatach Szekspira, nawet tych najkrwawszych, zawsze kończą się te utwory jakimś aktem uporządkowania świata. Zbrodniarze ponoszą śmierć, nowi władcy przejmują władzę, niosąc nadzieję na sprawiedliwość. Nawet Romeo i Julia nie jest tragedią absurdu, gdyż trupy kochanków faktycznie tylko ich
unieśmiertelniają. Bohaterowie na pamięć zasługują właśnie poprzez takie, a nie inne zakończenie. Szekspir miał ewidentne wyczucie formy. Wiedział, jak wprowadzić swoich bohaterów w nieśmiertelność poprzez śmierć właśnie. Ale raz jeszcze podkreślam to, że u niego w finale zawsze świat zostaje uporządkowany. Rzeczywistość zostaje uporządkowana w tym znaczeniu, że co należało wysprzątać, zostaje wysprzątane. Co należy naprawić, zostaje naprawione. Źli odchodzą, na arenę wchodzą nowi. Czy oni będą lepsi? Tego nie wiemy. Za każdym razem te dramaty się kończą, owszem, uporządkowaniem świata, ale jednocześnie wielkim znakiem zapytania, czy ci, którzy przejęli władzę, a tu myślę przede wszystkim o Hamlecie, o Macbecie, o Królu Lirze, o Otellu, czy ci, którzy przejmują władzę, czy oni sobie poradzą, czy będą lepsi? No nie. Takich odpowiedzi, proszę Państwa, nie dostajemy. Dostajemy jedynie, jak już powiedziałem, uporządkowanie świata. A zatem każdy dramat Szekspira kończy się nadzieją. Wreszcie, proszę Państwa, wydaje się, że w literaturze romantycznej już tej nadziei, szczególnie polskiej, znaleźć nie sposób. A jednak, proszę Państwa, trzeba się tym tekstom, przynajmniej najważniejszym, przyjrzeć z nieco innej perspektywy. Spójrzmy, proszę Państwa, na Fausta Goethego. To jest najważniejszy chyba tekst romantycznej literatury europejskiej. W finale dramatu, gdy bohater ma zostać pochwycony przez diabły, no w końcu podpisał pakt z Mefistofelesem i porwany do piekła, odzywa się chór aniołów. Kto wiecznie dążąc trudzi się, tego wybawić może. A zwłaszcza, gdy miłości żar w nim z wyżyn skrę niecił, radosnym pędem szczęsnych chmar wybiegnie mu naprzeciw. Pomimo, że pakt z diabłem został przez Fausta zawiązany, piekło w ostateczności nie może go pochwycić, gdyż w imię dobra ludzkości Faust wykrzyknie swoje sakramentalne: chwilo trwaj, jesteś tak piękna. Jego istnienie zostało bowiem usprawiedliwione poprzez służbę ludziom. Faust zakłada na wyspie idealną krainę, gdzie osadza idealne społeczeństwo. Marzenie wszystkich utopistów i romantyków wszystkich epok. Bóg, widać, patrzy na podobne marzenia przychylnym okiem. Sam u początku czasów stworzył świat podobny, ale potem gdzieś to dzieło wymknęło mu się z marzeń. Faust tworzy niejako ekwiwalent tego boskiego świata, a zatem marzy o świecie utopijnym, doskonałym. Pakt z diabłem zostaje mu odpuszczony. Najwyższym bowiem nakazem romantyków jest umiłowanie ludzkości i to już usprawiedliwia nawet wszelakie grzechy. Podobnie zresztą, proszę Państwa, w buncie Konrada w trzeciej części Dziadów. Zostanie on w przyszłości, Konrad, uwolniony z rąk złego ducha, a także z rąk wroga, bowiem, jak powiadają aniołowie w jego obronie, on kochał naród, on kochał wiele, on kochał wielu. Grzech popełniony w imię dobra innych, nie ku własnej korzyści, ma u Boga inny wymiar. Podobnie, proszę Państwa, można się przyglądać właściwie całej twórczości Mickiewicza. Pan Tadeusz jest utkany od początku do końca z nadziei. A przecież, proszę Państwa, czasy, kiedy został napisany, absolutnie do tego nie skłaniały.
ażeby się nadzieją posługiwać. Wręcz przeciwnie. Upadek powstania, wcześniej oczywiście upadek Napoleona, w którym poczytywano wielkie nadzieje. Potem ten upadek powstania i facet pisze, proszę Państwa, jedno z najbardziej optymistycznych dzieł w polskiej literaturze, gdzie dobro właściwie jest wręcz wyimaginowane. Oczywiście współcześni Mickiewiczowi, kiedy dzieło się ukazało, nie bardzo dowierzali, że taki tekst mógł wyjść spod ręki kogoś, kto wcześniej napisał trzecią część Dziadów. Ale jednocześnie, proszę Państwa, to dzieło gdzieś tam w świadomości emigrantów, Polaków ewoluowało. Ono dojrzewało jak wino i stawało się czymś szlachetnym, ale dopiero po czasie. Kiedy dzieło się ukazało, nie doceniono jego wartości, sprzedawało się słabo. Pierwszy nakład pana Tadeusza, proszę Państwa, sprzedawał się do tego stopnia słabo, że trzeba było go dołączyć do wydania dzieł wybranych Adama Mickiewicza, które ukazało się w rok później, w 1835. No, trzeba było to jakoś upchnąć, proszę Państwa, bo publiczność nie do końca doceniała to dzieło. Początek końca, proszę Państwa, tego spoglądania na literaturę jako wartość, która krzepi i daje nadzieję na przyszłość, nawet w sytuacji beznadziejnej, zaczyna się gdzieś, proszę Państwa, w drugiej połowie XIX wieku. U Rimbauda, Baudelaire'a, Mallarmego, Verlaine'a. Bo tam, proszę Państwa, w tej literaturze, literaturze dekadenckiej, można by rzec, rodzi się zwątpienie. Ale to zwątpienie musiało mieć, proszę Państwa, swoją jakąś głęboką genezę, podstawę filozoficzną. Ja właściwie wystarczy, że przytoczę słowa Fryderyka Nietzschego, który niejako post factum powiada do kultury europejskiej, do ludzi, którzy tę kulturę tworzą. Zabiliście Boga i sądzicie, że ujdzie wam to bezkarnie? A no właśnie, proszę Państwa, to on pierwszy sformułował takie zdanie, Fryderyk Nietzsche, zabiliście Boga. I w tym momencie, proszę Państwa, w kulturze europejskiej tworzy się nowa jakość. Oczywiście to nie jest jeden moment, to trwa dziesięcioleciami, aż dochodzi do czegoś zupełnie nowego, a mianowicie do narodzin absurdu w literaturze. To jest ta druga wartość, proszę Państwa, o której chciałem dzisiaj, o której chciałem mówić. Zaczęliśmy od nadziei, a dochodzimy do nowej treści w kulturze, może nawet nie tylko literackiej, proszę Państwa, w kulturze w ogóle, a mianowicie do kategorii absurdu. Wydaje się, proszę Państwa, że w polskiej literaturze, bo do niej się chętniej odwołuję, dlatego że Państwo ją znają, macie kontekst Państwo, takim pierwszym utworem ważnym, bo pomijam powiedzmy dekadencką literaturę polskich poetów, nawet Leopolda Staffa, proszę Państwa, ze Snów o potędze, ale takim pierwszym tekstem, który jest arcyważny dla polskiej literatury, a który nie daje żadnej nadziei, jest Wesele Wyspiańskiego. Arcynowoczesny dramat, zrozumiały w 1901 roku tylko dla nielicznych. Biegunka słów, powiada o nim Przybyszewski. Zła sztuka, mówi hrabia Tarnowski, skądinąd rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale to pierwszy tekst w literaturze polskiej, proszę Państwa, który nie daje nadziei. Pierwszy, który ją odbiera. Dramat jako, Wesele jako dramat
poruszający sumienia narodowe, ale nie dający rozwiązań, bo w Dziadach części trzeciej jest chociażby ten tajemniczy mąż, 44, jest Konrad, proszę Państwa, może to ta sama postać, co do którego czytelnicy mogą żywić jakąś nadzieję, że zmieni się, że powróci z wygnania nowym człowiekiem. Jest w końcu w trzeciej części Dziadów mrzonka o Polsce jako Chrystusie narodów. Wesele Wyspiańskiego jest pierwszym w literaturze polskiej tekstem nie dającym żadnego rozwiązania. Nie podpowiadającym, co czynić w sytuacji marazmu i braku wolności. Ta akcja powstańcza, rzekoma, którą widzimy w trzecim akcie, jest tylko i wyłącznie, proszę Państwa, jakimś paroksyzmem, jakąś próbą zerwania się z marazmu, ale tak naprawdę sprowadza się to tylko i wyłącznie do alkoholowej awantury. Być może to pierwszy dramat w dziejach literatury o oczekiwaniu, ale nie wiadomo na kogo, nie wiadomo na co. Zamknięcie biesiadników wesela w finale dramatu w chocholim tańcu, zaczarowanym tańcu, stanowi zamknięcie społeczności w mocy jej niemocy. Nic dziwnego, że przed 100 laty dramat ten wzburzył tak wielu odbiorców, którzy najnormalniej w świecie nie byli przygotowani na takie rozwiązanie bez rozwiązania. Widz oczekiwał konkluzji, a dostał wielkie nic. W ten sam sposób, proszę Państwa, bierze niejako literatura światowa, by znowu posłużyć się najważniejszymi jej tekstami. Najważniejszy dramat dla Polaków XX wieku to oczywiście Wesele, natomiast zdaje się, że nie popełnię żadnego przestępstwa, jeśli powiem, że najważniejszym dramatem dwudziestowiecznym w literaturze europejskiej jest Czekając na Godota Samuela Becketa. Jeśli Państwo znają ten dramat, czy pamiętają go choć trochę, może pamiętacie, jak on się zaczyna. Zaczyna się od słów: nic się nie da zrobić. Nic się nie da zrobić. Nothing to be done. I kończy się ten dramat, proszę Państwa, słowami następującymi. To co, idziemy? Estragon do Władimira. Władimir, wciągnij spodnie, co? Wciągnij spodnie. Ściągnąć spodnie? Wciągnij spodnie. Fakt. To co, idziemy? Chodźmy. I w didaskaliach czytamy na samym końcu: nie ruszają się. Nic się nie da zrobić. To jest, proszę Państwa, dramat, który nie daje żadnej wskazówki, jak żyć, dokąd bieżyć, skąd czerpać wzorce. To jest dramat zwątpienia, dramat niemocy, dramat bez Boga, ale dramat o oczekiwaniu. Oto ludzka kondycja w stanie oczekiwania. To jest świetna konstatacja, bo tak naprawdę to wszyscy na coś, na kogoś czekają. Wreszcie, proszę Państwa, ten sam Samuel Beckett, on właściwie do końca swojej twórczej drogi budował taki sam, podobny przynajmniej, obraz rzeczywistości. Pod koniec swojej drogi napisze taki tekst, to już jest ostatni tekst opublikowany przezeń, No właśnie co? Tak się nazywa ten tekst, No właśnie co? Może ja przeczytam tylko jego finał. Co? No właśnie co? To wszystko, co się widzi. No, to wszystko. To wszystko tutaj. Obłęd, że się w ogóle widzi. Co? Ledwo widzi. Łudzi, że ledwo się widzi. Chce łudzić, że ledwo się widzi. Gdzieś tam, daleko w dali, jakby we mgle. Co? Obłęd, że w ogóle chce łudzić, że ledwo się widzi gdzieś tam, daleko w dali, jakby we mgle. Co? No co?
No właśnie co? No właśnie co? Zobaczcie Państwo, ten tekst jest cały zrobiony z niemocy, z absolutnej niemocy, wyrwania się z jakiegoś kompletnego marazmu. Tu już się w nic nie wierzy. Nie wierzy się w akt poznania, nie wierzy się w eschatologię, nie wierzy się w żadnego Boga, proszę Państwa. Tu już nie ma żadnego celu. Od po prostu nie wie się właściwie nawet po co się jest. I co to wszystko znaczy? Mało tego, nie wie się po co są słowa, czemu służą i jak z nich budować świat wartości. On jest bardzo skarlały. Ten świat wartości, proszę Państwa, zostaje zmielony w niwecz, w nicość. To jest tekst, który sprawia wrażenie, jakby ten, który go napisał, co dopiero nauczył się języka i na dodatek niegramatycznie. Na dodatek ma bardzo ograniczoną ilość słów. Mówi nieskładnie, jakby uczył się tego od samego początku, ale mu nie wychodzi. Mistrz słowa, wielki Samuel Beckett, laureat Nagrody Nobla, proszę Państwa, walczy ze słowem jak dziecko, które wczoraj wypowiedziało pierwsze frazy. Wreszcie, proszę Państwa, kiedy przyglądamy się dalej polskiemu dramatowi i sięgamy na przykład do tanga Sławomira Mrożka, warto zwrócić uwagę na taką rozmowę, którą Artur prowadzi ze Stomilem. Syn z ojcem. Ojciec mówi do syna tak, przejrzałem cię. Przejrzałem cię, synu, ty chcesz tragedii. Jakiej znowu tragedii? Co ojciec? Nędzny graczu, młodociany produkcie szalonej idei. No co mi tu ojciec? Mam go zastrzelić, chodzi o Edka. I może jeszcze ją i siebie, co? Ale skądże znowu, ja tylko żartowałem. To na wypadek, gdyby Edek, po nim wszystkiego się można spodziewać. To by ci się podobało, zdradzony mąż, krwią zmywa hańbę. Gdzieżeś to wyczytał? W jakich starych romansach? Odpowiedz. Ojciec mi insynuuje. Wiedziałem, że młodość ceni sobie ideę ponad życia, ale nie wiedziałem, że mój własny syn poświęci dla nich własnego ojca. Siadaj! Chcesz przywrócić świat do normy? Dlaczego? O to nie pytam. Twoja sprawa. Nasłuchałem się o tym już dość dużo od ciebie i nie wtrącałem się w to, dopóki nie przebrałeś miary, ale teraz dosyć. O, sprytnie to sobie wykombinowałeś. Tragedia, tego ci trzeba. Tragedia, od wieków najpełniejszy wyraz świata niewzruszonych pojęć. To ci jest potrzebne. Chciałeś mnie zmusić do tragedii. Zamiast mozolnej rekonstrukcji to od razu w sam środek. A to, że przy okazji ktoś zginie, że do więzienia pójdzie twój własny ojciec, o to mniejsza. To już cię nie obchodzi. Byle tylko twój zamiar się udał. Przydałaby ci się tragedia, co? Wiesz, co ci powiem? Jesteś ordynarny, brudny formalista. Nie zależy ci ani na mnie, ani na twojej matce. Niech wszyscy giną, byle ocalić formę. Ale najgorzej, że nie zależy ci nawet na sobie. Fanatyk. I w pewnym momencie on mówi tak, no to już tutaj padło, tragedia jest już dzisiaj niemożliwa. Tragedia jest już dzisiaj niemożliwa. Pozostała tylko farsa. Pozostała tylko farsa. Otóż, proszę Państwa, ta rozmowa, ona pozornie nie ma większego znaczenia, ona ma ogromne znaczenie, a dla tego dramatu jest to najważniejszy moment. A żeby zrozumieć tango, trzeba zrozumieć tę rozmowę. Ta rozmowa, proszę Państwa, kwalifikuje wszystko od nowa. Otóż świat się zmienił do tego stopnia, tragedie, które zdarzyły się w historii, zaistniały tak mocno i były tego formatu, że tragedia na scenie w stylu szekspirowskim, proszę Państwa, już naprawdę by niczego nowego nie wniosła. Byłaby śmieszna. Dlatego już między innymi nie pisze się dramatów w stylu szekspirowskim. One byłyby sztuczne. Tych kilka trupów na scenie, proszę Państwa, niczego by nie zmieniło. Powiedzielibyśmy, tylko tyle. Wczoraj w telewizorze widziałem znacznie więcej w programie dokumentalnym, takim czy innym. Wreszcie, proszę Państwa, Zbigniew Herbert, który
teoretycznie walczy o wartości w swych tekstach, o etykę. Mówi tak w Elegii na odejście. Lekkomyślnie opuszczamy ogrody dzieciństwa, ogrody rzeczy, roniąc w ucieczce manuskrypty, lampki oliwne, godność pióra. Taka jest nasza złudna podróż na krawędzi nicości. Wybacz moją niewdzięczność, pióro z archaiczną stalówką i ty, kałamarzu. Tyle jeszcze było w tobie dobrych myśli. Wybacz, lampo naftowa, dogasasz we wspomnieniach jak opuszczony obóz. Zapłaciłem za zdradę, lecz wtedy nie wiedziałem, że odchodzicie na zawsze i że będzie ciemno. A no właśnie, proszę Państwa, nawet u Herberta pojawia się ciemność. I wreszcie, proszę Państwa, jest tylko i wyłącznie coś, co byśmy powiedzieli, coś, co byśmy nazwali poszukiwaniem otuchy. Ale tej otuchy tak naprawdę nie znajdujemy za wiele. Owszem, może w naturze, w przyrodzie, by przywołać teksty Czesława Miłosza, takie jak Dar chociażby, dzień taki szczęśliwy, mgła opadła wcześnie. Pracowałem w ogrodzie, kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć. Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Co przydarzyło się złego, zapomniałem. Nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem. Nie czułem w ciele żadnego bólu. Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle. Albo u Herberta, proszę Państwa, w modlitwie Pana Cogito czytamy, chociaż to nie jest modlitwa wiary, proszę Państwa, to jest, można powiedzieć, modlitwa formalna bardziej, niżeli modlitwa wiary. Ale tekst kończy się tak. Dziękuję Ci, Panie, że stworzyłeś świat piękny i różny, a jeśli jest to Twoje uwodzenie, jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia. W tym miejscu, proszę Państwa, znajduje niejako otuchę w świecie bez wartości, w świecie natury, w podróżach, w muzeach, we wschodach i zachodach słońca. Ten tajemniczy wers, proszę Państwa, ma swoje swoiste odzwierciedlenie w dziele Petrarki. Wracam niejako do początku tego wywodu. Francesco Petrarca, mieszkając w Awinionie, wybrał się wraz ze swoim bratem na Wietrzną Górę. Można powiedzieć, że był jednym z pierwszych świadomych turystów. A więc wybrał się na Wietrzną Górę, stosunkowo niedaleko Awinionu. Żadnych turystów oczywiście w tamtej dobie spotkać nie można było. Można było spotkać tylko wieśniaków, którzy odwodzili naszych turystów od pójścia na sam szczyt, mówiąc, że tam diabły mieszkają i czarownice i lepiej się nie udawać w tamte przestrzenie. Francesco Petrarca mówi tak, że no mimo tych przestróg jednak postanowili pójść na tę wyprawę. Gdy tak każdą rzecz z osobna podziwiałem, i raz wdychałem zapach ziemi, to znów jak w przódy ciało, to raz ducha wznosiłem ku górze, przyszło mi na myśl zajrzeć do wyznań świętego Augustyna, które zawdzięczam Twojej miłości i to poprzez pamięć zarówno o autorze, jak i jej ofiarodawcy, przechowuję tę książkę i mam ją zawsze przy sobie. Kieszonkowe dziełko malutkich rozmiarów, a nieskończonej słodyczy. Otwieram, mając zamiar odczytać to, co się samo nastręczy i trafiam na 10. księgę. Obok stoi brat i nadstawia ucha. Świadczę się Bogiem i tym, co był przy mnie, że w miejscu, na które padł mój wzrok, było napisane. I chodzą ludzie podziwiać szczyty gór i wzdęte fale morza.
i szerokie nurty rzek i przestwór oceanu i kręgi gwiezdne, a siebie zaniedbują. Wierz mi, że osłupiałem. I brata, który jest skłonny słuchać dalej, poprosiłem, żeby mi nie przeszkadzał, zamknąłem księgę i poczułem gniew, że jeszcze teraz podziwiam rzeczy ziemskie, gdy już dawno, nawet od filozofów pogańskich, powinienem się był nauczyć, że poza duszą nie ma nic godnego podziwu i że wobec jej wielkości nic nie jest wielkie. Petrarka miał wyraźne wyrzuty sumienia z tego powodu, że wyspinał się na wietrzną górę i podziwiał twory boskiego stworzenia. To jeszcze nie jest ten czas, proszę Państwa, ażeby dojrzeć, tak jak renesansowi mistrzowie, do konstatacji, że dzieło, które nas otacza i my sami stanowimy jedność, całość i wzajemność. Zbigniew Herbert jakby idzie tym tropem i mówiąc, a jeśli jest to twoje uwodzenie, czyli tak, świat w ujęciu Petrarki nas uwodzi, czyli innymi słowy, zwodzi nas na manowce i Herbert zna to, ten trop myślenia z czasów przedrenesansowych niejako jeszcze, z czasów, które były najmocniej w kategorii ostatecznej zanurzone. I tutaj, proszę Państwa, mówi tak, ale jeśli jest to twoje uwodzenie, jestem uwiedziony na zawsze i bez wybaczenia, czyli właściwie nie żądam wybaczenia za wszystkie grzechy moje, po prostu oddaję się pięknu tego świata. Z jednej strony, proszę Państwa, nadzieja, którą mamy u Petrarki, jest tutaj jak gdyby echem tylko, natomiast w rzeczy samej już jej nie ma. Jest tylko i wyłącznie myśl o tym, że piękno świata na to jest, ażeby nas uwieść, oszukać, porwać za sobą, ale nic z tego w ostatecznym rozrachunku nie wynika. Literatura pokonała wielki obszar. Od czasów, kiedy dawała nadzieję i budowała wartości, do momentu, kiedy zaczęła niejako zjadać swój własny ogon, kiedy przestała tym wartościom być strażnikiem. Dzisiejsza literatura, generalizując rzecz jasna, ma jakby inne zadania, ma zadania tworzenia rozrywki, budowania scenariuszy filmowych, ale nie ma już tego zadania, które miała kiedyś. Dawania wartości jako fundamentów naszego tutaj bytowania. Sądzę, że ten moment, w którym się znalazła, znajdzie swój punkt odbicia, że dalej w tym kierunku już iść nie może, że nastąpi epoka powrotu, epoka odwrotu, epoka poszukiwania taka, która pozwoli wymazać tę cząstkę mojego dzisiejszego wystąpienia, którą ująłem w perspektywie od XIX